Słuchajcie, jest pięknie. Dzisiaj wstaliśmy o godzinie 5 znowu na sesję o wschodzie słońca nad wodą w dodatku. Przyjechałem w bardzo fajną miejscówkę, jedną z moich ulubionych i właśnie za chwilę lecimy. Słuchajcie, przy tej sesji musiałem się skupić, dlatego że latałem bardzo nisko, jeżeli chodzi o te rośliny wodne nad trzcinami. Miniak spisał się rewelacyjnie. Tutaj bryza pewna jest, nie za mocna, ale od czasu do czasu dmucha. Jeżeli chodzi o elementy towarzyszące, przede wszystkim ujęcia, które chciałem wykonać, to są ujęcia pod słońce. Wszystkie z takimi minięciami 4K w 50 klatkach i 4K w 100 klatkach. Starałem się wypróbować, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakość w 100 klatkach. Wykonałem też teraz ujęcia pod koniec jeszcze w D-Logu M. Między innymi bardzo fajne mam ujęcie, jak słyszałem, że pociąg będzie jechał, bo słyszałem pendolino już z daleka. Ustawiłem się też pod słońce i obniżałem stopniowo, aż wszedł mi w kadr, wjechał mi w kadr i przepięknie minął. Bardzo fajna sesja o poranku, jest zimno, zmarzły mi ręce, ale rewelacyjnie, co mogę powiedzieć, zasięg cały czas trzyma się świetnie. Jeżeli chodzi o akumulator, nie zaskoczył mnie super na plus, bo nie lataliśmy jakoś nie wiadomo jak długo, on był naładowany do pełna, natomiast ogólnie wrażenia są świetne. Tutaj mamy dwie łódki jeszcze rybaków, w ogóle tego drona nie słychać. Pod tym względem jest rewelacyjny, ale to nie tylko on, ale także na przykład Mini 3 czy Mini 3 Pro, tam jest to samo. A z pozostałych rzeczy oprócz 4K Slow Motion i D-Log M nie wykorzystywałem specjalnie. Oczywiście czujniki ma kapitalne, filtr jaki mam tutaj przy nim to jest filtr PGY Tech i to jest filtr doklejony ND4 z Mavica 1, ale on się też dobrze sprawuje i jestem z tego zadowolony. Liczyłem na to, że będziemy mieli mgłę i że będzie fajny klimacik, ale widzę, że nie ma mgieł za bardzo, kurczę, nad wodą, a szkoda. Natomiast tak czy inaczej jest rewelacja. Teraz rewelacyjnie świeci słońce. Co wam chciałem powiedzieć? Przede wszystkim sprawa wygląda tak. Ogólnie ten mały dron, technologia tak idzie do przodu, że teraz ludzie mówią, jak to jest, że cztery silniczki plus plastikowa obudowa potrafi kosztować 4 czy 5 tysięcy złotych. Ale funkcjonalność tego drona jest niesamowita. Jak porównamy sobie
z modelami, które wchodziły parę lat temu, na przykład w 2019 roku wszedł Mavic pierwszy, to on nie umywa się w ogóle do tego, co potrafi dzisiaj miniacz. I chodzi głównie o jakość ujęć, ale też o sensory, o całą funkcjonalność. To jest po prostu bajka, zupełnie inna jakość. Nawet jeżeli chodzi o kamerę, malutki dron, który ma kamerę o tej jakości czy matryce, po prostu jest rewelacja. To, co mi się bardzo podoba w tym dronie, teraz chcę przenieść plik do telefonu, ten z Pendolino. Uruchomiłem tylko drona plus telefon z aplikacją DJI Fly. I teraz to, co chcemy zrobić, to switch. Tak? Pozwól. I za chwilę będzie już możliwość wyświetlenia albumu. Przyłącz się. Mamy zgodę. View album. To był chyba ten. Tak, nie? Download. Chyba mam niewystarczającą ilość miejsca w iPhone'ie. Ale wygląda to świetnie. Ogólnie świetnie, ta aparatura też ładnie, responsywnie działa, DJI RC2. Całość wygląda, myślę, że całkiem kozacko. Jestem bardzo zadowolony w ogóle z tego drona i z tego, co on potrafi. I myślę, że warto, zdecydowanie warto go posiadać. Jeżeli wahasz się w ogóle nad zakupem drona, no to ten model jest obecnie flagowy. Co mogę powiedzieć? Przygotuję warsztat online. Za 2-3 tygodnie powinienem już być gotowy. Ruszę za niedługo z przedsprzedażą, ale chciałbym zrobić taki kompleksowy przewodnik, bo ta maszyna jak zwykle jest najlepszą maszyną z tych małych, które obecnie są na rynku i które pewnie na długo pozostanie, pewnie z rok z nami, więc zrobię taki przegląd funkcjonalności krok po kroku, od pudełka a po cechy funkcjonalne, jak sobie radzić z tym dronem, aż po projekty kreatywne, czyli jak wyciągnąć z niego najwięcej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli zaczynacie przygodę z dronem, proszę też skorzystać z darmowego warsztatu Jak rozpocząć przygodę z dronem. Tam w kilku krokach omawiam te podstawowe sprawy dotyczące wizji, wyboru modelu, ale także ścieżki rozwoju, jeżeli chodzi o latanie. Ale muszę Wam powiedzieć, że teraz jest taka sytuacja, że siedziałem tutaj ze 20 minut podczas tej sesji i są takie odgłosy, jakby kaczki robiły pranie co jakiś czas. Kąpią się, skaczą do wody, ale też tak taplają, że mówię, kurczę, przecież ta woda jest zimna o tej porze roku. Leon też zastanawia się nad kąpielą, ale na razie odpuścił sobie. I co, będziesz się kąpał? Tak się zastanawiałem, co robić. Czy skończyć już tą sesję na dzisiaj, czy pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. Światło jest fajne. Ogólnie jest pozytywnie. Są takie lekkie chmurki. I myślę, że skoczymy jeszcze w jedno miejsce na jeden akumulator, bo tam też o tej porze przy niskim słońcu można zrobić fajne ujęcia. Słońce już wstaje, nie jest tak bardzo nisko, ale nie szkodzi. I tak poradzimy sobie śpiewająco.